Te wszystkie drogi prowadzą z Opola do najsłynniejszego spa, co w nazwie prysznic ma. Miejscowość Jesiennik Lazne, uzdrowisko. I sanatorium Prysznic. Tryskająca z wielu miejsc woda pamięta, że zaczęto nią leczyć ludzi około 1826 roku. Za sprawą Wincenta P. leczono urazy, reumatyzm, choroby wątroby i trzy kropki. Wykluwała się hydroterapia. Wkrótce popyt na zabiegi przewyższał podaż. Chaty zastąpiono budynkami dumnie nazywanymi instytutami hydroterapii. Na tej fali wynurzył się w 1910 roku obiekt będący wizytówką uzdrowiska, sanatorium Prysznic. Za cenę biletu parkingowego, około 200 koron, można korzystać z właściwości wód leczniczych i mikroklimatu przytulonym do sanatorium parku, parku Balneo. Właściciele uzdrowiska akceptowali w ramach dowodów wdzięczności nadawanie źródłom nazw własnych. Wiązało się to z inwestycją w wizaż źródła. Oto miejsce, gdzie można wpisać się na listę gości, którym pobyt w uzdrowisku wzmocnił libido. Górskie szlaki od źródła do źródła gwarantują prawidłowy bilans wodny uczestnika. Tutaj się hassa na golassa. Strefa wolna od tekstylii. Jak widać, okolica jest wysoce moczopędna. A przyroda jest zdecydowanie powabniejsza. Zapraszam. Niech wam nie mąci radości wypoczynku żaden samozwańczy stróż prawa.